W zeszłym tygodniu na zlecenie służby drogowej powiatu świdnickiego został wykonany fragment chodnika z cementowej kostki brukowej wzdłuż ulicy Mickiewicza w Żarowie. Prace te były zaledwie pierwszym etapem inwestycji przygotowywanej z okazji przyszłorocznej setnej rocznicy powstania kościoła w Żarowie. Prace te miały być realizowane w przyszłym roku przez powiat, ale służbie drogowej udało się wygospodarować część środków jeszcze w tym roku. W przyszłym roku chodnik powinien być wyremontowany przynajmniej do wysokości kościoła. Za stan chodników przy ulicach Armii Krajowej Mickiewicza oraz Bolesława Chrobrego w Żarowie odpowiada służba drogowa powiatu świdnickiego, gdyż ulice te są zaliczane do dróg powiatowych. Ilość prac wykonywanych przez powiat uzależniony jest od środków, jakie w budżecie na ten cel przeznaczy Rada Powiatu Świdnickiego.